Witam wszystkich widzów kanału Tajemity. Ludzie donoszą o obserwacjach gadzich humanoidów w całej swojej historii. W Mezopotamii archeolodzy odkryli kiedyś figurki humanoidalnych stworzeń przypominających jaszczurki, mających około 7000 lat. Pisma wedyjskie przedstawiają stworzenia zwane nagami jako wężową rasę zdolną do zmiany kształtu, a szamani Zulusów wierzą, że światem rządzą Hitauri. Złowrogie stworzenia z głowami pytonów, nie mylić z komiksowymi potworami o tej samej nazwie z uniwersum Marvela. Starożytni Sumerowie pisali o potężnej i dominującej grupie istot pozaziemskich zwanych Anunnaki. Rdzenne plemiona Ameryki Południowej czciły boga Quetzalcoatla, którego imię dosłownie oznacza pierzasty wąż. W Azji wierzono, że rządzący cesarze pochodzą od niebieskich smoków. Ogólnie rzecz biorąc, wzmiankę o pewnej starożytnej rasie, narodowości, grupie i tym podobnej ludzi wężopodobnych można znaleźć w prawie wielu kulturach na całym świecie. Większość sceptyków odrzuca tę historię jako czystą mitologię i fikcję. Ale co, jeśli tak nie jest i wszystkie te historie opierają się na czymś, co ludzie faktycznie widzieli? Dziwny eksperyment miał miejsce w 1990 roku na Uniwersytecie Nowego Meksyku, który rozpoczął prawdziwe przełomowe badania w tym zakresie. Rząd federalny zapewnił fundusze na badania nad substancją dimetylotryptaminą, najpotężniejszym psychodelikiem, jaki istnieje na planecie Ziemia. Znany jest on również jako DMT. Jest to naturalnie występujący związek chemiczny, który występuje zarówno w roślinach, jak i zwierzętach. Badanie kliniczne przeprowadził Rick Strassman, szanowany lekarz i adiunkt psychologii. Podał ponad 400 zastrzyków 60 różnym ochotnikom, a to, co zostało ujawnione podczas tego 5-letniego projektu, na zawsze zmieniło jego postrzeganie rzeczywistości. Faktycznie nie jest ona taka, jak nam się codziennie wydaje. Uczestnicy, dobrowolni kandydaci do udziału w tym eksperymencie, zostali dokładnie sprawdzeni. Każda osoba przeszła pełne badanie psychologiczne, aby upewnić się, że jest zdrowa psychicznie i nie cierpi na jakąś chorobę psychiczną. Po ukończeniu badań wstępnych lekarze przeprowadzali także szczegółowe badania lekarskie. Badania laboratoryjne i elektrokardiogramy potwierdziły, że stan zdrowia ochotników był również optymalny. Początkową dużą liczbę potencjalnych ochotników ograniczono do ostatecznej grupy starannie wybranych uczestników. Ich wiek, płeć, pochodzenie etniczne, zawód i przekonania religijne były bardzo zróżnicowane. Aby wyeliminować wpływy zewnętrzne i zachować kontrolę nad środowiskiem, wszyscy uczestnicy nie mieli ze sobą kontaktu ani żadnej komunikacji. Już wcześniej słyszano o tym, że w odmiennych stanach świadomości występują stale te same istoty, a mianowicie gadoidy. Tym razem chciano to udowodnić naukowo, to znaczy poprzez podanie DMT w państwowej instytucji przez naukowca z Instytutu Badawczego, też państwowego. Eksperyment odbył się w szpitalu klinicznym. Personel medyczny podawał lek DMT dożylnie, a dawki zmieniały się w zależności od sesji. Badacze chcieli mieć pewność, że niczego nie podejrzewający odbiorcy nie rozwinęli żadnych z góry przyjętych oczekiwań. Pielęgniarki ściśle monitorowały parametry życiowe każdego pacjenta, w tym temperaturę, tętno i ciśnienie krwi. Podczas niektórych eksperymentów mierzono także rozszerzenie źrenic. 20 minut po otrzymaniu DMT dr Strassman pytał każdą osobę o jej stan. Respondentów zapytano o to, co czuli, słyszeli, smakowali, wąchali i co zaobserwowali. Wkrótce doszło do zaskakującego odkrycia. Ponad połowa ochotników stwierdziła, że w swoich odmiennych od rzeczywistych wizjach widziała humanoidalne stworzenia podobne do gadów, a ich opis zewnętrzny był dla wszystkich prawie identyczny. Stwierdzono, że gdy DMT zaczęło działać, badani widzieli kolorowe kalejdoskopowe obrazy podobne do mandali buddyjskich, słysząc jednocześnie niesamowity, wibrujący dźwięk, który narastał. Dźwięk ten nasilał się, a następnie badani poczuli, jakby zostali wyrzuceni ze swojego ciała i katapultowali się do innego świata. Coś w rodzaju jakby pękła bańka.
nagle znaleźli się w pomieszczeniu pełnym fantazyjnych maszyn, a potem w tym samym pokoju pojawiły się gady, jakby spodziewali się przybycia jakiejś osoby i bynajmniej nie jest to bez znaczenia. Często mówiono, że w tym samym pomieszczeniu przebywały inne istoty, nie będące ludźmi, w tym masywne modliszki, roboty androidy i humanoidy. Podejrzanie podobne z wyglądu do słynnych już na całym świecie szaraków. Gdy zaczęły telepatycznie komunikować się z ludźmi, jakby w zamian przeprowadzali z nimi jakieś testy. Jednocześnie ludzie odczuwali ogromny strach. Oto kilka stwierdzeń zebranych przez zespół dochodzeniowy programu na temat wpływu gadów na uczestników eksperymentu. Budziły silne poczucie strachu, są zimni i obojętni. Są niezwykle inteligentni, sprytni, przebiegli. Skupieni na pracy technicznej, mają konkretny obrany cel i do niego dążą. Mają duże oczy, twardą skórę, błoniaste stopy i ostre pazury. Wyniki tego eksperymentu badano przez wiele lat, ale pozostaje do dzisiaj tajemnicą, dlaczego ludzie doświadczali tych bardzo dziwnych i tajemniczych podobnych w sobie wizji. Niektórzy badacze alternatywni sugerują, że substancja zmieniająca umysł w rzeczywistości otwiera portal do innego wymiaru. Inni argumentowali, że aktywuje uśpione wcześniej obszary ludzkiego mózgu, pozwalając ludziom pokonać dotychczasowe ograniczenia w postrzeganiu świata. Nawiasem mówiąc, fizycy obecnie uważają, że ludzie widzą tylko maleńkie 0,005% widma światła widzialnego. Tak więc różne formy życia mogą istnieć poza naszymi pięcioma zmysłami i to jest praktycznie właściwe rozpoznanie problemu. Pewne substancje, ogólnie określane jako halucynogeny, zostały przypisane do wypaczania widocznej rzeczywistości. Jednak dzisiaj wiadomo, że są to substancje, które poszerzają spektrum widzenia, przez co może dlatego są w szeregu zabronionych specyfików i to celowo, bowiem widzieć poza spektrum wszak mogą nieliczni i to zazwyczaj ludzie w mundurach wojskowych. Wizje te stanowią jedną z najbardziej niezwykłych kategorii ludzkiego doświadczenia. Niektórzy ludzie szukają sposobów na celowe wywoływanie podobnych wizji nazywanych halucynacjami, być może w celu czystego relaksu lub osiągnięcia głębszych poziomów duchowego wglądu. Jednak wiele osób cierpi na halucynacje, które powstają w wyniku braku równowagi chemicznej spowodowanej zaburzeniami takimi jak schizofrenia, które mogą powodować przerażające i często wyniszczające iluzje wymagające profesjonalnego leczenia i opieki. W ciągu ostatnich dziesięcioleci przeprowadzono kilka badań sprawdzających częstość występowania wizualnych doznań psychodelicznych i halucynacji doświadczanych przez schizofreników. Jeden z takich artykułów, który ukazał się w Journal of Mental Science w 1959 roku, zatytułowany był Eksperymenty z DMT i psychotykami. Zawierał pracę badacza Stevena Zara, urodzonego na Węgrzech chemika i psychiatry, który opublikował kilka artykułów badających, czy niektóre tryptaminy, takie jak DMT, powodują psychozę. Zara oprócz tego, że był jednym z pierwszych badaczy klinicznych, który badał farmakologiczne skutki DMT, badał także możliwości przydatności takich substancji w celach terapeutycznych. W artykule Zary z 1958 roku badającym skutki DMT podawanego pacjentom chorym na schizofrenię, jeden z pacjentów doniósł, że dowiedział się o istnieniu dziwnych stworzeń podobnych do gnomów czy czegoś takiego. Wkrótce po podaniu mu DMT. W następnym roku w dodatkowym badaniu podano DMT kilku pacjentom w formie zastrzyków i tylko jeden z nich był w stanie zapamiętać jakiekolwiek późniejsze doświadczenia. Żyłam w świecie pomarańczowych ludzi, powiedziała ta pacjentka o swoich doświadczeniach z DMT. Badania te pozostają godne uwagi jako najwcześniejsze badania farmakologiczne, w których odnotowuje się porównania pomiędzy halucynacyjnymi doświadczeniami pacjentów chorych na schizofrenię i wizualnymi doznaniami psychodelicznymi wynikającymi z użycia DMT.
Innym przypadkiem, w którym zbadano podobieństwa między wizjami w DMT a halucynacjami u pacjentów chorych na schizofrenię, są badania wspomnianego psychologa Wilsona van Dusena, który przeprowadził badanie z udziałem setek pacjentów chorych na schizofrenię. W badaniu van Dusena kilka osób cierpiących na halucynacje zgłosiło, że widziało przed nimi istoty podobne do ludzi. Próbując lepiej zrozumieć naturę halucynacji schizofrenicznych, van Dusen przyjął nowe podejście. Wchodząc w interakcję ze swoimi pacjentami, próbował wchodzić w interakcję z ich wizjami, tak jakby były prawdziwe. Pracując z ludźmi, którzy potrafili odróżnić swoje własne świadome myśli od myśli, które zdawały się pochodzić z wizji, które dostrzegli, van Dusen miał nadzieję nawiązać relację zarówno z pacjentem, jak i opisywanymi przez niego istotami, przy czym pacjent zachowywał się jak swojego rodzaju pośrednik. Van Dusen przeprowadzał wywiady ze swoimi pacjentami, których halucynacje traktował tak, jakby przebywali z nimi w pokoju prawdziwi ludzie. Dopiero przy bardziej dokładnych relacjach ludzie okazali się istotami o cechach ludzkich, a dokładnie były to gadoidy. Zwracając się bezpośrednio do tych postrzeganych istot, gadoidów, van Dusen poprosił swoich pacjentów, aby dyktowali mu swoje odpowiedzi. Wyniki zaskoczyły van Dusena i można powiedzieć, że praktycznie położyły go na łopatki i doprowadziły do przypadków, w których był on w stanie poprowadzić pełną rozmowę z tymi stworzeniami przez długi czas, a jego pacjenci pełnili rolę tłumaczy tego dialogu. Czasami van Dusen uświadamiał sobie, że istoty przekazują mu dziwne i tajemnicze informacje, które według niego w wielu przypadkach wykraczały poza zrozumienie jego pacjentów i w ogóle poza zrozumienie obecnej nauki. Niektórzy z jego pacjentów zgłaszali również, że mieli wrażenie, że ich spotkania ze stworzeniami były raczej kontaktem z istotami z innych miejsc, z innego świata, a nie tylko zwykłymi halucynacjami lub wizjami. Van Dusen wierzył, że może istnieć związek między tymi bytami a innymi typami zjawisk, takimi jak opętanie i inne przypadki zjawisk paranormalnych, na przykład demonów. Zastanawiając się, czy istoty, z którymi wchodził w interakcję, mogły w rzeczywistości być czymś nadprzyrodzonym, czy też były tylko fragmentami własnej świadomości. Dość niekonwencjonalne podejście van Dusena do leczenia pacjentów chorych na schizofrenię i jego równe niekonwencjonalne interpretacje ich wizji przypomina w wypowiedzi 18-wiecznego szwedzkiego filozofa Emanuela Schweitzaborga, który m.in. twierdził, że porozumiewa się z aniołami i innymi istotami bez ciała, które żyły na innych planetach naszego Układu Słonecznego. Wpływ Schweitzaborga jest ewidentny w podejściu van Dusena. Doświadczenia halucynacyjne, niezależnie od tego, czy są wywołane przez substancje takie jak DMT, czy też wytwarzane niezależnie przez organizm, mogą uruchamiać podobne obszary mózgu i dlatego czasami prowadzą do podobnych zniekształceń rzeczywistości, jak twierdzi oficjalnie nauka. Jest zatem możliwe, że praca nad zrozumieniem podobieństw między różnymi typami halucynacji, a także ich przyczyn, może pomóc w wyjaśnieniu niektórych typów zjawisk paranormalnych zgłaszanych na przestrzeni czasu w różnych kulturach na całym świecie. Jednak nie można się zupełnie zgodzić, że zjawiska te są zniekształceniem rzeczywistości. Są raczej spojrzeniem poza zasłonę, którą ktoś, a może nawet i gadoidy, nam zarzuciły, odciągając nas od prawdziwego Stwórcy i tego, co jest prawdziwe. Przecież Dalaj Lama nie na darmo powiedział, że żyjemy w ułudzie. Stwórca, Bóg czy też superistota nie zakazywał nam używania roślin do poznawania świata widzialnego i niewidzialnego. Wszystko, co zostało zakazane, zostało zrobione przez człowieka, tak i owszem, ale pod czyim wpływem? Nasz Stwórca wręcz nakazał nam, abyśmy czynili świat sobie poddanym. Nie mówił nam pod jakim względem, choć użył pewnego regulaminu zapisanego w Księdze Powtórzonego Prawa. Dał ludziom regulamin, ale ludzie go nie przestrzegają. I ci, którzy wybijali się bogactwem, wybijają nadal, tworzą prawa, które zniewalają zwykłych ludzi i nie pozwalają im czynić sobie świata poddanym. Jak już, to tylko według ram i całego schematu systemu, który został stworzony tylko w jednym celu i pod wpływem jednych istot. Jaki to system?
Dobrze wiemy, jak system, który ingeruje w naszą wolność wyboru.